Lech przed meczem w Gdańsku musiał zapomnieć o Siergieju Krivcu, który na wczorajszym treningu doznał kontuzji kręgosłupa. Takich problemów nie było w Lechii. Do wyjściowego składu po ostatnich eksperymentach wrócili Abdurazak Traore i Marcin Pietrowski. Pierwsze minuty pokazały, że stawka meczu może paraliżować. Przekonał się o tym Paweł Kapsa. Bramkarz Lechii miał w tej sytuacji sporo szczęścia. Chwilę później los uśmiechnął się do Lecha, konkretnie Luisa Enriqueza, który po strzale Iwansa Lukianowca wybił piłkę z linii. Goście po udanej interwencji w obronie postanowili pójść za ciosem i zaatakowali. Semir Sztylić zagrał do Jakuba Wilka, ten do Bartosza Ślusarskiego i w 35 minucie Kolejosz prowadził 1-0. Lechici na wyjazdach do spotkania z Lechią wygrali tylko dwa mecze. W Gdańsku długo zanosiło się na trzeci. Gościom niestraszne były ani strzały Marco Bajicia, ani Traore. Jak się okazało, do czasu. W 77 minucie piłkę ręką w polu karnym Lechii zatrzymał Jakub Wilk i przed kolejną szansą stanął Traore. Reprezentant Burkina Faso jedenastek nie marnuje. W tym sezonie wykonywał trzy karne, wszystkie skutecznie. Nie inaczej było w meczu z Lechem. Gospodarze wyrównali i tak jak w meczach z Arką czy Koroną rzucili się do ataków. Tym razem jednak nie kazali kibicom czekać do samego końca. Już dwie minuty po golu wyrównującym biało-zieloni prowadzili. Zdobywcą bramki po raz drugi Abdurazak Traore. Lechia wraca na podium. Lech przegrał 10. wyjazdowy mecz.